poszukuje nowych form i integruje klasyczną muzykę arabską, żydowską i współczesną muzykę poważną. Yitzhak Yedid jest po raz pierwszy w Polsce. Przyjechał do nas, do Katowic, w Australii, specjalnie dla dzisiejszego wykonania. A dorastał w rodzinie, w której wspólne śpiewanie i muzykowanie było nieodłączną częścią codziennej rutyny. Jego ojciec czasami występował jako kantor w synagodze i często uczył żydowskie śpiewy liturgiczne z tradycji Aleppo. W wieku 7 lat Yitzhak rozpoczął naukę na fortepianie, a później już jako nastolatek wstąpił na Wydział Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Jerozolimie. Jako kompozytor właściwie jest samouki. Tak pisze o utworze, który za chwilę usłyszymy. Kadosh, Kadosh and Cursed to jeden z moich utworów, który łączy materiał z zachodniej muzyki artystycznej i sefardyjskiej muzyki żydowskiej. Dorastając w Izraelu, doskonale zdawałem sobie sprawę z napięć spowodowanych wrogością między Palestyńczykami a Izraelczykami. Jednak w mojej muzyce nie zamierzam bezpośrednio odnosić się do niedawnych wydarzeń, ale raczej spojrzeć na sprawę arabskiej, żydowskiej z ludzkiej perspektywy oraz w kontekście filozoficznym i religijnym. Kadosh, Kadosh and Cursed to swoista refleksja na temat naznaczonego wielką falą napięcia wzgórza świątynnego w Jerozolimie, uważanego za miejsce święte zarówno przez Żydów, jak i muzułmanów. Utwór to swego rodzaju dokument o błogosławionym miejscu, tu Kadosh, Kadosz, które jest również miejscem przekleństw, cursed i wewnątrz religijnej przemocy. To synteza gatunków muzycznych, kolorystyki, faktur i żywiołowy. W części drugiej partia fortepianu nawiązuje do żydowskiej modlitwy, a reszta zespołu ingeruje swoim brzmieniem w tę świętą modlitwę. W pewnym sensie ten utwór to opowieść kompresująca wybrane sceny naszej rzeczywistości, ale w przyspieszonym tempie i z dynamicznie zmieniającą się perspektywą. Jest to narracja pokojnie przeskakująca od jednego muzycznego obrazu do innego. Posłuchajmy więc utworu Kadosh, Kadosh and Cursed, pełnego sprzeczności kodu złożonego przez kompozytora jego rodzinnego miastu Jerozolimie, który brzmi jakże aktualnie i świeżo w kontekście ostatnich wydarzeń.